Radio Kaszebe. Jesme dlewaj. 11 minut po godzinie 8, czas na naszą poranną rozmowę. A dziś gościem programu Dzień Dobry Kaszuba jest pani Katarzyna Klepacka-Ciok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy o naborze do grup producentów i organizacji producentów. Czym są grupy producentów i takie organizacje producentów? Grupy to nic innego jak zrzeszenie się co najmniej 5 producentów rolnych tego samego produktu lub grupy produktów, którzy działają na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. A jakie produkty są preferowane, jeśli chodzi o ten konkretny nabór? Jeżeli chodzi o wykaz produktów, on sam regulowany rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, między innymi preferowane jest na pewno bydło. Też jest dofinansowanie do hodowli świń, do owiec lub kóz, króliki, nutrie, szynszyle, jaja ptasie, mleko krowie, miód naturalny i wiele, wiele innych produktów. Dlaczego opłaca się zrzeszyć w grupie czy organizacji producentów? Jakie z tego tytułu profity mają ci, którzy się w taką grupę zrzeszą? Rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie nadal. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność swojej produkcji. Grupy mają szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom odbiorców produktów poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach, poprzez przygotowanie jednolitej partii produktów. Wspólne działania producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Dlatego warto zakładać grupy producentów rolnych, a to, że ich powstanie i funkcjonowanie można przez pierwsze 5 lat wesprzeć poprzez dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, myślę, że jest dużym dodatkowym atutem. 30 lipca rozpoczyna się nabór. Kto może otrzymać wsparcie w ramach tworzenia grup producentów? Tak to prawda, już za kilka dni rozpocznie się nabór. Wsparcie w ramach działania, bo ona tak się nazywa, tworzenie grup producentów i organizacji producentów, kierowane jest do nowo uznanych grup po 1 stycznia roku 2014, do których należą wyłącznie osoby fizyczne. Grupy muszą też między innymi działać jako przedsiębiorstwo i mieć osobowość prawną. Wymóg jest tutaj też, żeby przedsiębiorstwo miało kategorie mikro, małe bądź średnie. Czy to jest tak, że ci, którzy chcieliby być zrzeszeni w takiej grupie producentów czy organizacji producentów, oni sami najpierw muszą znaleźć, powiedzmy, znajomych, którzy produkują czy zajmują się na przykład wytwarzaniem miodu czy hodowlą bydła i dopiero wtedy się do państwa zgłosić? Czy to państwo już potem, że tak powiem, po tym naborze łączycie poszczególne osoby w te grupy? Nie, najpierw oczywiście musi się znaleźć co najmniej 5 producentów rolnych wytwarzających ten sam produkt bądź grupę produktów. Osoby te podejmują oczywiście taką decyzję o utworzeniu, muszą zawiązać się w spółkę bądź spółdzielnię, wpisać się oczywiście do KRS-u, następnie grupa takich osób składa dokumenty do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uznanie i po otrzymaniu decyzji o uznaniu grupy i wpisie do rejestru grup mogą w trwającym naborze pierwszym bądź drugim złożyć wniosek o pomoc finansową. Na jakich zasadach przyznawana jest pomoc finansowa? Od czego ona zależy? Przede wszystkim zależy od tego, czy grupa jest uznana i wpisana do rejestru. Grupa też przede wszystkim w tym nowym programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 musi zobowiązać się do realizacji tak zwanego planu biznesowego. To jest podstawą, tak, do uznania grupy. Jaki jest limit wsparcia? Limit wsparcia jest zwiększony w tym programowaniu i wynosi każdego roku 100 tysięcy euro. Czyli jeżeli grupa zdecyduje się, złoży wniosek, ma możliwość być dofinansowana w przeciągu 5 lat 500 tysięcy euro. Do kiedy trwa ten nabór? Bo wiemy, że już rozpoczyna się 30 lipca. Do kiedy mogą się zgłaszać zainteresowani?
Grupy producenckie mogą składać wniosek do 14 września tego roku. A wszelkie informacje na pewno znajdą w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak, zgadza się. Jeszcze tylko może wspomnę, jakie są dofinansowania, od czego w ogóle zależy to dofinansowanie, tak? Więc jest to dofinansowanie do przychodu netto grupy uzyskanego w ciągu całego roku kalendarzowego, czyli tak trwanym, tak zwanym okresie referencyjnym grupy. I w pierwszym roku wynosi to 10%, w kolejnym 8%, w trzecim roku 6%, w czwartym 5% i w piątym, przepraszam, 4%. Piąty wypłata za piąty rok uzależniona jest od realizacji planu biznesowego, co jest kluczowym elementem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 30 lipca rozpocznie nabór do grup producenckich, organizacji producentów. Jeżeli chcecie otrzymać takie wsparcie, zainteresujcie się tym tematem. Ja dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem była pani Katarzyna Klepacka-Ciok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z oddziału w Gdyni. Dziękuję bardzo za uwagę.